Kolejna uczestniczka zajęć dużego studia plastycznego działającego w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji może pochwalić się indywidualną wystawą. Dorota Cieśla jest autorką kilkudziesięciu prac, które można oglądać w Galerii Sztuki Parter w Kłodzku. Około 44 prac jest. Technika jest różna, są prace malowane akrylem, są też suche pastele, są malowane też tam olejami. I prace też akryl łączony z właśnie z pastelą olejową. Skąd czerpie Pani inspirację do kolejnych prac? A to z różnych rzeczy. Czasami oglądam różne albumy z malarstwem i czy w internecie można coś podpatrzeć, czy nawet z otaczającego nas świata. Gdzieś coś się tam zobaczy, jakiś tam fragment czegoś i wtedy jest jakiś impuls i do przedstawienia swojej pracy, swoich myśli. Na podstawie prac z rysunku i malarstwa uczestnicy zajęć dużego studia plastycznego mają okazję poznawać praktycznie techniki rysunkowe i malarskie oraz zagadnienia z dziedziny plastyki. Autorka prac podkreśla, że w pracowni dużego studia plastycznego wiele się nauczyła i wspaniale spędza tutaj czas. Zobaczyłam po prostu kiedyś ogłoszenie, że powstaje duże studio plastyczne i można tak powiedzieć, poszłam za ciosem, bo szukałam czegoś dla siebie i chciałam spróbować. No i tak już od 2010 do teraz jestem tutaj w studio plastycznym pod opieką Bogdana Wieczorka. Dały mi te zajęcia bardzo dużo. Spotkałam świetnych ludzi, z którymi można powiedzieć, że się zaprzyjaźniłam, ale też dały mi możliwość pokazania, że no coś potrafię robić, czymś się interesuję i no taką jakby swobodę. Jest to druga wystawa pani Doroty, ale jest to wystawa duża. Pierwsza wystawa miała miejsce w saloniku prasowym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kłodzku. Jest to mały salonik, więc to była kameralna wystawa, natomiast dzisiaj możemy oglądać 44 obrazy w różnych technikach, w różnych stylistykach. Co możemy zobaczyć w pracach pani Doroty? Przede wszystkim możemy w tych pracach dostrzec ogromną pasję, odwagę, emocje, radość z posługiwania się materią malarską, radość tworzenia. Wszystko to, co prawdziwy twórca, malarz w sobie uosabia. Ja na przykład mam kilka swoich faworytów dzisiaj. Galaktykę na przykład widzę. Nenufary, a kolor stykana to jest bardzo płomienna, to jest zarazem słoneczna, pełna energii i tej ekspresji, którą moja koleżanka wydobywa, gdy przelewa wszystkie emocje na papier. Pani Dorota zrobiła sobie fajny prezent, bo to 6 chyba lutego były imieniny, także to i do tego jeszcze, że tyle miłośników i chętnych tu przyszło. Nie, no ja tutaj widzę takie poważne malarstwo. To jest właściwe zestawienia chromatyczne. Nie, powaga i jest chyba spory potencjał w niektórych tych pracach. Dużo emocji, a Dorota jest bardzo taką kobietą z dobrym jakby temperamentem i ona kocha, no ja wiem, tak mi się wydaje, że to w jej obrazach to widać dużo energii, bo ona kocha być taka ekspresyjna, no i jest taką dobrą osobą. W marcu nas czeka, no z takich najciekawszych według mnie propozycji to 10 marca, jak zwykle bardzo ciekawa, interesująca wystawa Kobiety z Pasją, to jest ta słynna grupa pań niezwykle aktywnych, które wcześniej organizowały wystawy pod hasłem Siła Kobiet, tym razem właśnie Pasje Kobiece i tej wystawie będzie również towarzyszył koncert Renaty Przemyk, no wielkiej osobowości scenicznej, znakomitej wokalistki, to 10 marca, a 17 marca kolejny, 17 już, Dzień Akordeonu i tutaj wielka atrakcja obok oczywiście laureatów konkursu akordeonowego, kłodzkiego konkursu akordeonowego, wystąpi Wiesław Przątka ze swoim zespołem. Absolutna pierwsza liga europejska, także bardzo, bardzo warto się wybrać. 10 marca i 17 marca w szczególności poleca Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.